przywitać na konferencji nowych technologii. Cieszę się, że większość osób, która się rejestrowała, jest z nami na sali. Cieszymy się, że są z nami też osoby, które się nie rejestrowały, nie zdążyły z jakichś innych przyczyn, dlatego sala wypełniona jest po brzegi, warunki są jakie są. Ja bym na początku prosił o zajęcie głosu pani kierownik biblioteki Barbary Kucharskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji Nowych Mediów. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa w tak licznym gronie, co no, nieczęsto się w naszej bibliotece zdarza. Chciałabym z tego miejsca powitać serdecznie organizatora i pomysłodawcę dzisiejszej konferencji, właściciela wydawnictwa informatycznego i Cytat z Piekar Śląskich, a zarazem nauczyciela, pana Marka Smyczka. Witam serdecznie. Witam również przedstawicieli, współorganizatorów dzisiejszej konferencji, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, panią Simonę Smigowską, a także prezesa zarządu oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pana Sławomira Smigowskiego. Witam również wszystkich naszych dzisiejszych prelegentów na konferencji, a także pana Tomasza Marca, który jest dobrym duchem tej biblioteki. Od wielu, wielu lat organizuje w naszej placówce różnego rodzaju szkolenia z zakresu IT. Mam nadzieję, że miło i twórczo spędzicie Państwo te kilka godzin w ten taki troszeczkę smutny, deszczowy poranek, ale mam nadzieję, że konferencja będzie udana i oddaję głos może w tym momencie panu Markowi. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę. Dziękuję bardzo, panie kierownik. Ja się cieszę, że z tego miejsca możemy już po raz któryś spotykać się z Państwem, by informować o różnych nowych możliwościach, technologiach, a tego wszystkiego by nie było, gdyby nie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w którym mamy okazję się rozwijać, mamy okazję się kształcić, mamy okazję zdobywać nowe kompetencje cyfrowe, międzynarodowe, zawodowe. I ja myślę, że dwa słowa o centrum tutaj i otwarcie konferencji prosiłbym panią dyrektor. Serdecznie Państwa witam. Pani dyrektor, dziękuję za ciepłe przyjęcie, jak zwykle w bibliotece. Szanowni Państwo, jestem bardzo szczęśliwa, że po raz kolejny możemy być gośćmi, ale też gościć Państwa na wykładach poświęconych nowym technologiom. Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego to placówka, która kształci młodzież, ale też kształci i stwarzamy szansę do kształcenia się i przekwalifikowania wszystkim osobom, które zmienią zdanie co do ścieżki zawodowej, którą wybrali. Nowe technologie w naszym regionie, w województwie śląskim, to jest coś, co się rozwija bardzo dynamicznie. Wobec tego trudno, żeby taka placówka jak centrum taką tematyką się nie zajmowała. Jestem dumna z tego, że moi pracownicy, bo większość prelegentów dzisiejszego spotkania to pracownicy centrum, to ludzie, z którymi możecie pracować na bieżąco, będąc słuchaczami bądź uczniami centrum, ale jeśli nie, to korzystajcie Państwo z okazji tu dzisiaj i chłońcie ich wiedzę i doświadczenie na temat tego wszystkiego, co w nowych technologiach jest. Państwu bardzo dziękuję za przygotowanie dzisiejszego spotkania. Wszystkim życzę owocnego spotkania, abyście czerpali z tego jak najwięcej, abyście mieli satysfakcję, że to dopołudniowe, sobotnie godziny nie są stracone, a wręcz przeciwnie, że zyskacie bardzo wiele. Życzę wszystkim miłego pobytu i ciekawych prelekcji. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, że tak jak dzisiaj Państwo tutaj na sali wykładowej siedzicie po drugiej stronie stołu konferencyjnego, tak również kiedyś jeden z pierwszych, powiedzmy, dzisiejszych prelegentów, Tomasz Błaszczyk, który kiedyś był moim uczniem, mieliśmy okazję razem pracować przez kilka lat w technikum. Obecnie student na Politechnice Śląskiej. Chciałbym Państwu zademonstrować i pokazać swoje pasje przede wszystkim, które skupia nie tylko na programowaniu, ale tworzeniu gier informatycznych i dzisiaj taki zalążek tego, co może w przyszłości będziemy tutaj w Jaworznie kontynuować w formie już warsztatów praktycznych. Dzisiaj taki krótki pokaz możliwości środowiska Unity, modelowania postaci, modelowania terenu, jakiś nadawania interakcji tutaj w samych grach, jak to wygląda, jak się to tworzy, a już może niedługo samego Tomasza znajdziemy wśród twórców słynnego Wiedźmina, gdzie będzie pracował w dużym teamie. Także oddaję głos panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo. Drzwi otwierają się naturalnie, a nie tak jak drzwi obrotowe. Ta kwestia była. Teraz trzeba dodać właśnie taki... Teraz tylko trzeba zedytować jeden plik. Mianowicie musimy ustalić, jak te animacje będą na siebie oddziaływać. I samego modelowania nie jest czymś bardzo trudnym. Przez ogrom wszystkich materiałów dostępnych, czy to w sieci, czy w książkach, można w krótkim czasie naprawdę zrobić coś już konkretnego, coś większego, czym będzie można się pochwalić w swoim portfolio. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o takie programowanie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tutaj z naszym prelegentem będzie oczywiście możliwość krótkiego porozmawiania w czasie przerwy. Również pod koniec, gdy będzie chwilę panelu dyskusyjnego. Moi drodzy, padły tutaj już pytania, gdy ja się kręciłem w kuluarach, czy Tomek Błaszczyk to ten słynny youtuber, który prowadzi kanał o grach właśnie 3D? Tak, to ten słynny youtuber, moi drodzy, dokładnie. Także brawa również dla Tomka, który również tutaj prowadzi szkolenia w nowoczesnych formach, które dzisiaj bardzo, bardzo chętnie są przyswajane przez młodzież. Tomek zapowiedział, że będzie chciał z nami się tutaj spotkać również kilka razy jeszcze w formie jakichś otwartych warsztatów. Jeżeli Państwo rzeczywiście ten temat, który dzisiaj był tylko taką drobną pigułką do świata gier, do tworzenia, do animacji, do modelowania postaci, to Tomek jak najbardziej jest otwarty, aby takie warsztaty z Państwem tutaj, czy na terenie biblioteki, czy gdzieś jeszcze w jakimś innym miejscu, będziemy po prostu taką formę realizować. Także dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze będzie jeden wykład, również z człowiekiem, który potrafi sprawić, że ludzie mają niezły odlot. Tak zwany Robert Szangrecki, który tutaj pasjonuje się dronami, jest profesjonalnym pilotem, instruktorem lotów, pojazdów, maszyn bezzałogowych. Pracuje w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w wielu różnych szkołach, uczelniach. Przywiózł ze sobą trochę zabawek i będzie chciał Państwu pokazać, jak to się dzisiaj rzeczywiście lata. Bardzo proszę, panie Robercie. Więc to była krótka prezentacja na temat tworzenia gier w Unity. Bardzo, bardzo podstawowa wiedza, jakby jeżeli ktokolwiek miał wcześniej styczność z tym silnikiem, myślę, że większość z tych rzeczy już wiedział. Tam przez skryptek może coś mógł się dowiedzieć w miarę nowego, aczkolwiek znaczy to było takie, jak pan Marek powiedział, w pigułce mega podstawy. A teraz przejdziemy do dronów. Myślę, że to mnie trochę bardziej interesuje, aczkolwiek oni się tam podłączają jeszcze. Więc mam czas, żeby nagrać sobie ten krótki wstępniaczek. Dronów wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim propagowanie bezpiecznego latania dronami oraz wykorzystaniem ich do celów innych niż typowo zabawowe, rozrywkowe. Na co dzień uczę dzieci i młodzież pilotażu, bezpiecznego pilotażu zgodnego z obowiązującymi w Polsce przepisami. A także pokazuję, że można drony wykorzystywać w inny sposób niż tylko rozrywka, zabawa. A mianowicie uczę dzieci filmowania, technik robienia zdjęć i filmowania z powietrza. Młodzież i dzieci w Pałacu Młodzieży, które uczęszczają na zajęcia. Później te filmy i materiał wideo obrabiają, montują, spędzają czas właśnie latając z dronami na świeżym powietrzu i przede wszystkim w praktyce stosują bezpieczne zasady lotu. Osoba, od której się to wszystko zaczęło, zaczęła się przygoda kiedyś z ECDL-em, około 20 lat temu zaczęła się przygoda z Cisco, dzięki temu wielu z Was ma okazję rozwijać swoje umiejętności w trzeciej co do wielkości Akademii w Polsce. Jesteśmy nawet, można powiedzieć, jeśli o liczbę uczestników, więksi niż szereg akademii działających przy uczelniach. Chciałbym również podziękować panu Tomaszowi Marcowi. Tomku, zapraszamy cię na chwilę. Ja wiem, że tam dzisiaj obsługujesz bar, także na pewno coś dla nas przygotowałeś, ale to też człowiek, który mnie tutaj ściągnął do Jaworzna. I zobaczcie, jesteśmy takim wspaniałym miejscem, które skupia fajnych ludzi, naprawdę fajnych ludzi.
bo tak jak tutaj pan Sławomir, czy pan Tomek, pan Marcin, również na przykład Spiderweb, tak, ten portal, który jest tutaj prowadzony przez osobę z Sosnowca. Ja na przykład osobiście znamy pana Zelenta, którego też wielu z was znacie, który szereg fajnych filmów z IT, że tak powiem, publikuje na swoim kanale. Myślę, że też jesteśmy w stanie go, że tak powiem, również kiedyś zaprosić. Tak jak mieliście okazję dzisiaj poznać tego słynnego youtubera, który prowadzi gry komputerowe, Tomasza, który dzięki powiedzmy takiemu ziarenku po prostu, które rzucił na tą glebę, mamy nadzieję, że coś z tego fajnego wyrośnie i będziemy mieli okazję spotykać się częściej. Ale żeby już nie przedłużać, drodzy Państwo, to tak jak mówię, ja jeszcze taką miłą niespodziankę chciałbym każdemu z Państwa wysłać drogą mailową, dlatego zapraszam w przyszłości do śledzenia naszego fanpage'a, do śledzenia naszej strony, do bycia jednak czasem w tych mediach społecznościowych. No to nie tylko jest takie zło, o którym się dzisiaj mówi, ale dzięki temu no, większość z nas by się dzisiaj zarejestrowało, nie mielibyśmy troszeczkę takich tutaj drobnych niuansów technicznych z przygotowaniem podziękowań, ale myślę, że jesteśmy społeczeństwem cyfrowym i damy radę, także zapraszam wszystkim. A teraz bardzo bym prosił panią dyrektor tutaj o wręczenie zaświadczeń i podziękowań.